Chwała Bogu. Chwała. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo się cieszę z tego, że mogłem dotrzeć, że zostałem zaproszony. Na samym wstępie, kochani, przywożę pozdrowienia ze społeczności w Inowrocławiu, z Kościoła Droga w Inowrocławiu, który serdecznie Was pozdrawia. Temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć, jest bardzo trudnym tematem i nie wiem, czy dzisiaj zdążymy go skończyć, ale tutaj zostałem poproszony o to, żeby powiedzieć troszeczkę o rzeczach, które dzisiaj, o których nie lubimy słuchać. Będę mówił też o piekle. Więc zostałem tutaj przywitany przez brata, który powiedział, że dzisiaj będzie się drżeć. Nie wiem, czy będzie się drżeć, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy żyli Bożym Słowem i prawdą, która jest objawiona w Bożym Słowie i tego się trzymali. A więc, żeby tutaj nie przedłużać wstępem, chciałbym rozpocząć to kazanie od przeczytania deklaracji wiary, którą jako chrześcijańska wspólnota ewangeliczna mamy. W punkcie 7 mamy napisane tak, że wierzymy w nieśmiertelność duszy człowieka, zmartwychwstanie ciała, sąd pański nad światem, wieczną szczęśliwość sprawiedliwych i wieczne potępienie niesprawiedliwych. I z tego punktu dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami kilkoma myślami dotyczącymi nieśmiertelności duszy człowieka, wiecznego szczęścia tych, którzy dostąpili zbawienia i wiecznego potępienia niesprawiedliwych, niezbawionych, tych, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I zacznę od pewnego przykładu. Otóż czytałem kiedyś w jakiejś książce o człowieku, który w swoim testamencie zapisał 200 milionów dolarów temu, który udowodni naukowo, że istnieje dusza i z czego ona się składa. I jak myślę, domyślacie się, nikt jeszcze tego testamentu nie wygrał i nie zabrał tych pieniędzy, dlatego że ludzie, którzy żyją w tym świecie, szukają nie w tym miejscu, gdzie trzeba. Bo gdyby zaczęli szukać w Bożym Słowie, to dowiedzieliby się, że dusza ludzka istnieje. I może ktoś zgadnąłby te 200 milionów dolarów. No ale tak się nie stało. Źle szukają. Tylko Bóg w swoim Słowie objawił prawdę dotyczącą duszy człowieka. Dotyczącą tego, co tak naprawdę i kim naprawdę jesteśmy. I temat kazania, wykładu dzisiaj jest życie po życiu. Tak sobie to nazwałem, bo stwierdziłem, że nasze życie się nie kończy. Ono się rozpoczyna w pewnym momencie, ale ono się nie kończy, ono trwa wiecznie. I temat, na którym będę dzisiaj usługiwał, którym będę się z Wami dzielił, jest tematem bardzo kontrowersyjnym w XXI wieku szczególnie. Kiedy tak mocno nauka po prostu osiągnęła w różnych dziedzinach. Wielu naukowców osiągnęło wiele, wiele wspaniałych swoich osiągnięć i zdobyło na tym jakieś doktoraty, nagrody i tak dalej. Ale nikt nie zrobił doktoratu z duszy człowieka. Nikt nie zrobił jakiegoś osiągnięcia naukowego na temat duszy człowieka, na temat tego, kim jesteśmy tak naprawdę. Nie w sposób myślący świat, jak świat myśli, ale w taki, jaki mówi Boże Słowo. I zanim zajmiemy się tym życiem po życiu, to myślę, że warto sobie przypomnieć w ogóle, czym jest życie. Skąd pochodzi to życie. Człowiek. Ja, ty, każdy z nas, miliony ludzi, których spotykamy na ulicy, jest stworzeniem Bożym. Stworzeniem, które stworzył Bóg z prochu ziemi, z gleby. Z takiej gleby, którą mamy na ogródku, z takiej gleby, po której chodzimy. Jako stworzenia przewyższamy inne Boże stworzenia. Wiecie dlaczego? Bo mamy duszę. Nie. Dlatego, że zostaliśmy stworzeni na Boży obraz. Na Boże podobieństwo. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 26 i 27 werset właśnie na tym mówi, że człowiek został stworzony na Boży obraz i na Boże podobieństwo. I tym podobieństwem jest to, że dzisiaj możemy podjąć decyzję o tym, czy chcemy iść za Chrystusem, czy nie chcemy iść za Chrystusem. To my dzisiaj podejmujemy decyzję o naszych wyborach w naszym życiu
o to, co będziemy robić, jak będziemy kroczyć przez nasze życie i jakie konsekwencje tego poniesiemy w swojej przyszłości. I wiecie, starotestamentowe zrozumienie życia istoty człowieka widzimy w dwóch fragmentach Bożego Słowa. W pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale i w siódmym wersecie. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka. Tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. To słowo żywa istota po hebrajsku brzmi lenepesz haya. Żywą duszą. I moglibyśmy przeczytać ten fragment tak. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi gleby człowieka, tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą duszą. I drugi fragment z trzeciej Mojżeszowej, 17 rozdział, 14 werset, który brzmi: gdyż duszą każdego człowieka jest jego krew. Ona jest w jego duszy. O tym, że tam jest ten fragment, który mówi o tym, że nie możemy spożywać krwi. McDonald's. Nie ten, o którym myślicie teraz, ale George McDonald's powiedział kiedyś takie słowa: nie mam duszy. Jestem duszą i mam ciało. Nie mam duszy. Nie wiem, czy potrafimy sobie to zrozumieć, bo to jest ciężkie do zrozumienia. Nie mam duszy. Jestem duszą. A to, co widzicie tutaj na zewnątrz, jak spojrzycie na prawo, na lewo, do tyłu, do przodu, to tylko są ciała tych dusz, które są ubrane w te ciała po to, żeby mogły tutaj na ziemi funkcjonować. Koncepcję duszy i ducha i życia człowieka więcej obrazuje Nowy Testament. Bo kiedy zajrzymy do Nowego Testamentu, to już tam widzimy taki podział istotny na ciało, na duszę i na ducha. I Pan Jezus bardzo często mówił o duszy, o duchu, o ciele, ale Pan Jezus również mówił tak bardzo mocno i wyraźnie o piekle. Że tam się ta dusza kiedyś może znaleźć, jeżeli nie nawróci się, jeżeli nie przyjmie Jezusa Chrystusa, Jego nauki, tej dobrej nowiny o zbawieniu. I w koncepcji Nowego Testamentu pojawia się przesłanie, że ciało, to co widzimy, to jest nasza fizyczność. To, co możemy zobaczyć naszymi oczami. To, co widzą nasze oczy. I jest ten duchowy element, właśnie w który wchodzi duch i dusza. A więc widzimy człowieka, który jest fizyczny, ale zarazem jest duchowy. Ja bym dzisiaj powiedział tak, że ta dusza to jest takim połączeniem między ciałem a duchem. To jest coś, co skala człowieka w jedno. To jest obraz, na który zostaliśmy stworzeni, bo Bóg jest w trzech osobach, a zarazem jest jednym Bogiem. Amen? Amen. To jest tak bardzo widoczne w nas, że tak bardzo zostaliśmy stworzeni jak na obraz Boży. Ciało człowieka to związek reakcji biochemicznych. I dzisiaj naukowcy, słuchajcie, są w stanie stworzyć ciało człowieka. Są w stanie zbudować człowieka. I nic poza tym. Nie mogą dać temu człowiekowi życia, nie mogą dać temu człowiekowi duszy, nie mogą dać temu człowiekowi ducha, oni tylko tworzą ciało. Coś na obraz człowieka, ale bez człowieka. Tą fizyczność stworzą. Tam brakuje tych dwóch elementów, których Boże Słowo używa od samego początku. Po hebrajsku nefesh i ruach. Dusza i duch. Nowy Testament używa już troszeczkę innych słów. Kiedy w Grece czytamy basaw, czyli ciało, to w hebrajskim czytamy basaw, ciało, po grecku soma. Nefesh, dusza po hebrajsku, a po grecku psychai. Od tego słowa też pochodzi psychologia i wszystko z tym związane. Jest jeszcze ruach, czyli duch. Termin dusza jest często używany w dzisiejszym świecie, ale też był używany bardzo często w Nowym Testamencie w odniesieniu do człowieka. Myślę, że kiedy czytamy Boże Słowo, to zauważyliście, że w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, w 41 wersecie, kiedy jest ta taka wymowna mowa Piotra, to pierwsze kazanie Piotra, na końcu czytamy takie słowa w 41 wersecie. Przyjęli słowo
dali się ochrzcić i tego dnia dołączyło do nich około 3000, tam jest słowo psychai, dusz. 3000 dusz. Ale też my dzisiaj, w naszym takim codziennym języku, używamy tego słowa dusza w odniesieniu do człowieka. Kto z nas był gdzieś w jakimś miejscu, wieczorem w parku i tam nie było żywej duszy? Wszyscy mieliśmy takie zdarzenie, tak? Byłeś w parku, nie było żywej duszy, tylko byłeś ty sam. A więc widzimy, że to słowo dusza odnosi się również, odnosi się przede wszystkim do człowieka. Dusza. Jest to, czym jestem. To są moje uczucia, pragnienia. To są moje emocje, to jest moja świadomość, to jest moja osobowość. To jest to, kim jesteś. To jest dusza. Nie to, że masz ciało i tak wyglądasz, ale to, co jest w tobie, to, co jest niewidoczne, to jesteś ty. To jest tylko ten zewnętrzny futerał, który mamy na ten czas naszego chodzenia po ziemi. Ten futerał za jakiś czas oburzę i wróci do swojej pierwszej postaci, czyli do prochu. Z prochu powstałaś i w proch się obrócisz. Ale twoja dusza, czyli ty, istniejesz na wieczność. To dzięki duszy jesteśmy w stanie podejmować decyzje. To dzięki duszy podjęliśmy decyzję tego, że jesteśmy w tym miejscu dzisiaj, po tej godzinie. To dzięki duszy podejmowałeś decyzję tego, że chcesz iść za Chrystusem i stać się Jego uczniem. Ale również dusza jest źródłem wszystkich naszych działań. Wszystkich naszych działań. Przyjrzyjmy się światu muzyki. Kto lubi słuchać taką poważną muzykę, stworzoną przez różnych kompozytorów? Jeżeli słuchasz takiej muzyki, jesteś w nią bardzo wsłuchany i ona sprawia przyjemność, to czasami mówisz, że ta muzyka wypłynęła z duszy kompozytora. Amen? Tak mówimy. Ona wypływa z duszy, no nie wypływa z ciała kompozytora, ale z jego duszy, z jego emocji, z jego uczuć. On to tworzy po to, żeby po prostu potem przelać to na papier i potem tworzymy z tego muzykę. Ale też dusza jest źródłem i miejscem, w którym też przylepia się grzech do tej duszy. Przylepia się to zło, które weszło na świat. W liście Jakuba, w drugim rozdziale, w 26 wersecie, jest napisane tam słowa, które brzmią: ciało bez ducha jest martwe. Ciało bez ducha jest martwe. Ciało bez duszy również jest martwe. Skoro mamy duszę, to warto się zastanowić nad tym, co się z nią dzieje. Bo jeżeli wiemy, że my jesteśmy tą duszą, to teraz zastanówmy się, co się z nami dzieje. Co z tą duszą powinno się dziać za życia. Dzisiaj kazanie jest życie po życiu, ale przypomnijmy sobie, co z tą duszą powinno się dziać jeszcze zanim ta dusza przejdzie do wieczności. Ten drugi etap życia. Powinna zostać odrodzona do żywej nadziei, czyli powinna zostać zbawiona. I w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 9 wersecie, czytamy o tym, że skutkiem wiary, naszej wiary, jest zbawienie duszy. To, że ja wierzę, to, że ja przyjąłem Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wynika to z tego, że moja dusza jest zbawiona w Jezusie Chrystusie. List do Efezjan, 6 rozdział, 6 werset, mówi o tym, że nasza dusza ma służyć Bogu. Dusza służy Bogu. Mamy służyć całą duszą Bogu. Zobaczcie, co Paweł mówi. Nie służysz ciałem, ale służysz całą swoją duszą. Nie służymy tym, co widzimy, co mamy na zewnątrz, ale służymy tym, co jest w nas, kim jesteśmy. Całą naszą duszą mamy służyć Bogu. W 1 Piotra, w 1 rozdziale, w 22 wersecie, nie wiem, czy tak nadążę z wyświetlaniem, bo ja tak szybko mówię. Jak za szybko mówię, to zwróćcie mi uwagę. 1 Piotra, 1 rozdział, 22 werset mówi, że nasze dusze są święte. Amen? Amen. Kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to nie nasze ciała się stają święte, ale nasze dusze. To, że mówimy jestem święty, to nie mówimy, że moje ciało jest święte. Niektórzy nawet próbują coś tam
z tym ciałem potem robić i odczytają różne palce, żeby pokazać, że jest święte. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi, bo święta jest dusza. Ciało to jest ciało. To jest zewnętrzny futerał, tak jak powiedziałem. I w liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale, 39 wersecie wierzysz nie po to, żeby coś na tym zyskać. Wierzysz nie po to, bo brat czy siostra ci powiedzieli. Wierzysz nie dlatego, że twoi rodzice byli wierzącymi. Wierzysz nie dlatego, że kiedyś usłyszałeś, że może cię spotkać coś kiedyś w przyszłości, to warto uwierzyć. Ale wierzymy po to, żeby zachować nasze dusze w wieczności z Jezusem Chrystusem, w Bożej obecności. I tak jak powiedziałem wcześniej, ta dusza jest również przyczyną naszych grzechów. W liście Jakuba, w 1 rozdziale, 14 wersecie, czytamy takie słowa. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. I te żądze to są właśnie, pojawiają się w naszej duszy. Nie w naszym ciele. W nas, czyli w naszej duszy. Pokusa przychodzi i próbuje się przyczepić do naszej duszy. Diabeł przychodzi i próbuje szeptać do naszej duszy różnego rodzaju pomysły. I pytanie jest, czy ja jako ta dusza przyjmę to i się będę w tym rozwijał, czy po prostu odrzucę to na samym początku. Duch przychodzi i mówi odrzuć to. Duch Święty przychodzi i mówi odrzuć to. Grzech przyczepia się do naszych dusz. Ale Duch Święty przychodząc do naszej duszy mówi odrzuć to. To nie tędy droga. Jeżeli pójdziesz tą drogą, to zejdziesz z tej właściwej drogi, na którą szedłeś. Pamiętajmy o tym, że nasze dusze są wieczne. I tutaj należy to podkreślić, bo różne są nauki, różne są głoszone koncepcje, ale kiedy zajrzysz do Bożego Słowa, do Ewangelii Mateusza, 10 rozdziału, 28 wersetu, to przeczytamy tam słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Tam nie jest napisane, że dusza przestanie kiedykolwiek istnieć. Tutaj Pan Jezus mówi, że nie mamy się bać tych, którzy mogą zabić nasze ciała. Bo oni nie są w stanie zabić naszej duszy. Czyli nas. To, co jest zewnętrzne, są w stanie unicestwić, zabić. Ale nas nie są w stanie zabić, dlatego że dusza człowieka żyje wiecznie. Ona od początku, kiedy zostaje powołana do życia, żyje na wieki. Albo w Bogu, albo w wiecznym potępieniu. Ale to o tym będziemy mówić dalej. I Pan Jezus tutaj mówi takie bardzo ważne słowa. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Bójcie się raczej tego, czyli bójcie się Boga, który może wasze dusze skierować do miejsca wiecznej kary. Tam jest użyte słowo Gehenna. Do miejsca Gehenny. I czym jest ta Gehenna? Kiedy zajrzymy do Bożego Słowa Starego Testamentu i to przyjrzymy się i zauważymy, że to jest Dolina Hinnom. Jest to miejsce geograficzne, które było taką doliną, w której w czasach starożytnych wyznaczała granice jakby Jerozolimy. To była dolina. Znajdowała się za bramą i była takim wysypiskiem śmieci, gdzie wyrzucano tej doliny wszystkie śmieci, ale również ta dolina służyła do tego, żeby palić ciała ludzi, którzy popełniali jakieś przestępstwa. I w tej dolinie ciągle podtrzymywany był ogień. I tam ciągle dbano o to, żeby ten ogień nie ugasł, dlatego że ciągle wyrzucano jakieś śmieci, jakieś ciała i to ciągle się tliło. Ciągle się paliło i z Jerozolimy było widać dym unoszący się z tej doliny Gehenny. I Pan Jezus jakby obrazuje nam to, że piekło, że miejsce, do którego Bóg może zesłać duszę, to nie jest miejsce z wielkim garem, spod, na ogniu, tak? I z diabłami, którzy chodzą i mieszają w tym garze, a ty tam siedzisz. Bo tak mamy, takie mamy wyobrażenie piekła. Tak? Myślę, że każdy z nas słyszał taką historię,
Uważaj, bo się będziesz smażył w piekle i diabły będą dokładać do ognia. Ale to nie jest to. Pan Jezus w tej historii obrazuje nam, że piekło to jest miejsce wiecznego takiego cierpienia, wiecznego takiego przebywania w takich smutkach naszego życia, które tutaj mieliśmy już za życia tego ziemskiego. To w tej dolinie król judzki Achaz złożył w ofierze swojego syna Molochowi. To w tej dolinie działy się takie rzeczy. I teraz zobaczcie, że Pan Jezus mówi nie pierwszy raz o tym, że Bóg może skierować nasze ciało, nasze dusze do miejsca wiecznej kary. Pan Jezus to wielokrotnie podkreślał w Bożym Słowie. I ja wierzę, że jeżeli Pan Jezus mówi coś po kilka razy, to ma ogromne znaczenie i powinniśmy na to zwrócić uwagę. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 22 wersecie, kiedy interpretował prawo we właściwy sposób, to jest w kazaniu na górze, mówi o ogniu, o miejscu wiecznego takiego potępienia, że jeżeli ty nazwiesz brata głupcem, idiotą i tak dalej, to możesz tam trafić. Nie musisz mordować fizycznie, ale możesz zabijać też duchowo, tak? I to jest właśnie w tym kontekście. A więc o miejscu wiecznej kary. W Ewangelii Marka w 9 rozdziale, w 44 wersecie, Pan Jezus mówi tam o tym, że jeżeli ręka przywodzi ciebie do upadku, to lepiej, żebyś ją odciął i wszedł bez ręki do Królestwa Bożego, niż wszedł cały do miejsca wiecznej kary. A więc do tej Gehenny, do miejsca, gdzie no, ciągle będzie przechodziło do twojego życia uciążliwość różnych rzeczy, które będą cię trapić każdego dnia. I to daje nam pewien taki obraz, czym i do czego służy piekło. Do czego jest to piekło, o którym tak bardzo mówimy rzadko w Kościele. Nie? Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś ostatnie kazanie o piekle. Ja, szczerze powiedziawszy, kiedy dostałem takie hasło, że mam powiedzieć coś o piekle, to się zastanawiałem, kiedy ja ostatni raz mówiłem o piekle. To Duch Boży. To Duch Boży, tak. Ja wierzę, że to Duch Boży poruszył nasze serce, żebyśmy właśnie przypomnieli sobie, że jest życie tu, ale jest życie po życiu. Jest też piekło. I zdaję sobie sprawę, że to, co dzisiaj mówię, to nie jest wszystko, co moglibyśmy powiedzieć o duszy, o piekle. To jest jakby tylko takie streszczenie tych najważniejszych rzeczy, o których powinniśmy pamiętać każdego dnia w swoim życiu. Piekło. Unikalny temat w Kościele. Dlatego, że dzisiaj Kościół jakby przekształcił się w miejsce, w którym ma być głoszona Ewangelia sukcesu. Dyskoteka. Komfort. Dzisiaj kazania skupione są na miłości Bożej. Myśl Ewangelii Jana, pierwszego listu Jana 4,16, że Bóg jest miłością. Ja nie mówię, że nie. Ale żebyśmy umieli wyważyć to wszystko i w rozsądny sposób mówić i o miłości Bożej, bo ona jest ważna, bo ona przykrywa nasze grzechy, bo z miłości Bożej do człowieka Bóg posyła Jezusa Chrystusa na ten świat, abyśmy mogli dostąpić życia wiecznego. Ale zarazem musimy pamiętać o tym, że jest piekło. I tam też trafiają dusze tych wszystkich, którzy nie przyjmą Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wiecie co? Kilka lat temu w Ameryce zaprzestano mówić o piekle. I dzisiaj mamy tego skutki. Za jakiś czas i już się to dzieje w Europie. Nie można mówić o grzechu. I widzimy tego skutki. Ja dziękuję Bogu, że jeszcze my żyjemy w takim państwie, w którym możemy mówić, że grzech to grzech. Prosto z mostu. Ale ja wierzę, że przyjdą takie czasy, kiedy będzie taki przykaz z góry, że nas będą sadzać do więzienia, kiedy będziemy mówili o grzechu. I kilka lat temu w tej Stanach Zjednoczonych zrobiono reformację Kościoła. Powiedziano, że nie możemy mówić o grzechu, a broń Boże o piekle. Nie mamy mówić o tym. Wiecie, do czego doprowadziło to? Że zaczęli nawet zmieniać pieśni. Pieśnia, gdzie było o piekle, tak, wymazywali to i przekształcali to w Bożą miłość. Słowa, które mówiły o piekle,
wyrzucano ze słownika kościelnego po to, żeby nie zdradzić ludzi, którzy przychodzą do kościoła. No przecież mogą się poczuć źle. No przecież oni przyszli tu słuchać dobrych rzeczy. A tutaj kaznodzieja wychodzi i mówi mi o piekle. No przecież to nie to miejsce. Kościół to ma być miejsce, w którym przyjdziesz i poczujesz się komfortowo, jak w jakimś klubie. Wiecie, podchodzi się coraz bardziej pragmatycznie do kościoła. I liczy się wzrost. Liczy się to, żeby były wyniki. Liczy się to, żeby były wskaźniki. Daje się fałszywą naukę, fałszywych nauczycieli, po to, żeby tylko łaskać ucho słuchaczy, którzy przychodzą do kościoła. Ale kościół to jest miejsce, o którym trzeba mówić o wszystkim. Trzeba mówić o wszystkim. I przygotowując się do tego dzisiejszego kazania, wygooglowałem sobie na temat tego, jak inne religie postrzegają piekło, to, co się dzieje potem, kiedy człowiek umiera, kiedy przechodzi do wieczności. I tak, religie wschodu mówią, że ciało podlega reinkarnacji, a więc po śmierci, raz za razem, aż do momentu, kiedy osiągnie doskonały stan, cokolwiek to będzie, będzie przechodziło taką reinkarnację. Możesz być szczurem, potem możesz być pieskiem i tak dalej, i tak dalej. No nie chciałbym być szczurem ani pieskiem. Dziękuję Bogu, że jestem człowiekiem. Amen. New Age mówi o tym, że wszyscy jesteśmy bogami. Dlatego, że gdybyśmy połączyli ze sobą wszystkie nasze siły i nasze myśli, wyszłaby z tego ogromna siła, która jest Bogiem, cokolwiek to znaczy. Tak? Judaizm mówi, że dusza wychodzi z ciała i przebywa w Szeolu, czyli greckie słowo, które mówi o grobie w ziemi, dole, i tam czeka na zmartwychwstanie. Islam mówi, że dusza po śmierci idzie do raju, a szczególnie ta, która wybuchnie, ta, która się wysadzi, to wtedy dostaje bonusa, bo dostaje 709 w raju i wtedy jest plus z tego, że się wysadziła. Katolicy mówią, że jest czyściec i potem dopiero ta dusza, nie wiadomo, czy zostanie wykupiona z tego czyśćca, czy nie zostanie wykupiona. Jak nie zostanie wykupiona, to idzie do piekła, a jak zostanie, ma bogatą rodzinę, zostawiła majątek, no to wtedy trafia do nieba, a jak nie, to do piekła. Amerykański teolog Perman w swojej książce o doktrynach biblijnych z zakresu teologii systematycznej podaje jeszcze kilka innych fałszywych poglądów. Nie wiem, czy słyszeliście o takim powszechnym uniwersalizmie, czyli piekło jest puste. Tak? To dzisiaj też bardzo mocno na Zachodzie jest podkreślane. W Polsce był taki ksiądz katolicki Chylniewicz, który również zaczął wprowadzać taką naukę, że Bóg jest tak miłosierny, tak pełen miłości, że to piekło jest puste. Nie? No to się zdziwią niektórzy, jak zobaczą swoich pastorów, albo swoich księży, albo jeszcze innych. Druga szansa. To tak nawiązanie też do tego myślenia katolickiego, że wszyscy otrzymują drugą szansę. Nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, ale wszyscy otrzymują drugą szansę, więc pewnie jest ten czyście, tak to się twierdzi. Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa restoracjonalizm. To jest takie trudne słowo, że musiałem podzielić na dwie strony. Czasowa kara, niewieczna. To nie jest czyście. To jest takie ni to czyście, nie wiadomo co to jest. Bo to służy, aby oczyścić grzesznika, aby przygotować go do wejścia do nieba. Nie, to do nieba. Tam jest tylko do nieba. To jest taki, niebo nie istnieje w tym poglądzie, nie? Że niebo nie istnieje, jest tylko... Piekło nie istnieje, jest niebo. Dobrze, że słuchacie. Bo w całym zamieszaniu już mi się pomyliło, o czym mówię dzisiaj. Więc niebo istnieje, piekło nie istnieje i człowiek po śmierci, ta dusza nie wiadomo do jakiego miejsca się udaje i tam czeka na takie, no w tych karach musi odpokutować za te wszystkie swoje grzechy i ktoś tam postanawia, że jest gotowa do tego, żeby wejść do nieba. Gdzie jest piekło? Jak myślicie? Bo skoro już powiedzieliśmy o tylu tych poglądach, o tylu naukach, które krążą, to pytanie moje brzmi, gdzie jest to piekło? Wiecie, mamy wyobrazić, że piekło jest tam. Nie? Taka jest nasza
wyobraźnia, że to piekło jest pod ziemią, gdzieś tam jest niebo, my jesteśmy po środku. Gdzie jest piekło? Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, gdzie jest to piekło? Wiemy, że to jest miejsce, tak? To nie jest coś, co jest wymyślone, to jest miejsce, bo o tym mówi Pan Jezus. Więc konkretnie Boże Słowo nam mówi o piekle, czyli o jakimś miejscu, gdzie ta dusza po śmierci się udaje. Wiecie co? Piekło, ja sobie tak na dzisiejsze kazanie nakreśliłem to, że to jest miejsce, gdzie nie ma Chrystusa. Że to jest miejsce bez Chrystusa. I to jest chyba najważniejsza rzecz, o której dzisiaj jako człowiek żyjący powinien wiedzieć. Że to jest miejsce, gdzie nie ma Boga, gdzie nie ma miłości Bożej. Boże Słowo, co nam mówi na temat tego piekła? Musimy dzisiaj stawić czoła temu tematowi, bo jest to część Bożego objawienia. Boże Słowo mówi nam bardzo często o piekle i jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. Jesteśmy Jego naśladowcami. Amen? Amen. I musimy patrzeć przez pryzmat Ewangelii na to wszystko, co się dzieje i na to, o czym mówimy. I również Pan Jezus mówił o piekle i ostrzegał o piekle. Przed cierpieniem w piekle. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 41 werset. Następnie powie tym po lewej stronie: odejdźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Fragment o sądzie nad żywymi. Ewangelia Łukasza. I tutaj się zatrzymamy troszeczkę dłużej w tym fragmencie. 16 rozdział. Przypowieść o bogatym i biednym. Myślę, że dobrze ją znamy. Tak jest. 16 rozdział Ewangelii Łukasza. I od 19 wersetu czytamy takie słowa. Przeczytajmy ją wspólnie razem. Tak jest. Był pewien bogaty człowiek. Nosił on szaty z purpury i najlepszego lnu, a na co dzień wystawnie ucztował. Przy bramie jego z domu leżał natomiast pewien porzucony żebrak. Miał na imię Łazarz i cały był pokryty wrzodami. Pragnął najeść się tym, co spadło ze stołu bogacza. Tak nawet psy przychodziły, by lizać jego wrzody. W końcu żebrak zmarł, a aniołowie przynieśli go do miejsca, gdzie mógł cieszyć się szczęściem u boku Abrahama. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany. A gdy w krainie umarłych doznawał udręki, podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama oraz Łazarza u jego boku. Ojcze Abrahamie, zawołał, zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Dziecko, odpowiedział Abraham, przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. A poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, nie mogli. I aby stamtąd do nas nikt nie zdołał się przedostać. Wtedy bogaty powiedział, proszę cię więc, ojcze, abyś posłał do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca od ręki. Abraham na to, mają Mojżesza, proroków, niech ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, nie przestawał prosić bogaty. Jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się. Wtedy Abraham powiedział, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie dadzą się przekonać. I ten fragment uczy nas o piekle. To jest obraz, tak? To jest obraz, który przedstawia Pan Jezus, abyśmy, kiedy czytamy to, zrozumieli, czym jest piekło. I właśnie na tej podstawie chciałbym dzisiaj odpowiedzieć nam troszeczkę na to pytanie, czym jest to piekło. Gdzie jest to piekło, to wiemy. To jest miejsce, gdzie nie ma Chrystusa, gdzie nie ma Boga. Ale czym jest to piekło? Jest to miejsce. Na podstawie tego Bożego fragmentu dowiadujemy się z tego, że w tym miejscu udajemy się z całą naszą świadomością. Mhm.
czyli z naszą duszą. Amen. Bo w naszej duszy jest nasza świadomość. Gorzej. Będąc tam, ty wiesz, gdzie jesteś. Tak jak ten bogacz. I pamiętam. On wiedział dokładnie, gdzie jest. Gorzej. Nie ma stamtąd wyjścia. Nie ma powrotu. O tym mówi Boże Słowo. Z tego miejsca nie ma wyjścia. Tu na ziemi, kiedy przychodzisz w trudności, kiedy przychodzisz różne sytuacje w swoim życiu trudne, niezrozumiałe, czasami cierpisz, jest z tego zawsze jakieś wyjście. Ale z tamtego cierpienia nie będzie wyjścia. Tam będziesz świadomy miejsca, w którym jesteś i ciągle będziesz cierpiał z powodu tego, w jakim miejscu jesteś. Nie z powodu tego, że będą te diabły dodawać do ognia i będziesz się gotował, ale po prostu z tego, że w świadomości twojej będzie to, że nie uwierzyłeś, kiedy była głoszona ci Ewangelia, że nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, kiedy ktoś ci powiedział o Mojżeszu, o prawie, o dobrej nowinie, ty tego nie usłuchałeś, bo powiedziałeś, że to jakieś bajki, które ktoś kiedyś wymyślił i napisał, żeby zwieść człowieka. A teraz jesteś w miejscu, z którego nie ma wyjścia. Śmierć odbiera życie ciała, ale nie odbiera życia duszy. Myślę, że jeżeli byśmy byli tak naprawdę w 100% świadomi jako ludzie o tym, że życie rozpoczyna się, a nie kończy, to wielu ludzi by się zastanowiło nad swoim losem, tego, co będzie później. Wiecie, dzisiaj ludzie nie zastanawiają się nad tym, co będzie później, dlatego że żyją tu i teraz. Żyją tą doczesnością, którą widzą. Ale w sercu człowieka jest takie miejsce, do którego pasuje tylko Bóg. To są takie puzzle. Ja zawsze mówię o takich puzzlach, które są gdzieś tam w sercu naszej duszy. Grzech wyjął jeden z puzzli i człowiek próbuje to miejsce zaspokoić tym wszystkim, co się dzieje, co ma bogactwem, materialnymi rzeczami, tym, co świat mu daje. I to próbuje tam wkładać, ale to ciągle nie pasuje. Bo to tylko pasuje na jakiś czas, na jakąś chwilę. Masz pieniądze i jesteś zadowolony przez jakiś czas. Pieniądze się kończą, nie jesteś zadowolony. Przychodzi z powrotem różnego rodzaju cierpienia, troski i problemy. Ale kiedy przyjdzie do tego miejsca Bóg, to jesteś pełnym, świadomym, pełen miłości Bożej człowiekiem, który wie, co się dzieje po jego śmierci. I tak jak tutaj widzimy w tym fragmencie, Łazarz trafia do nieba, do miejsca wiecznej radości, pokoju, gdzie nie ma płaczu, skrzytania zębami, nie ma chorób, nie ma tego, co dzisiaj doświadczamy. Bogacz trafia do miejsca, w którym ciągle przeżywa swoje troski, cierpienia i problemy. Wieczne męczarnie, nieustanne cierpienie, z dala od Pana Jezusa, z dala od Boga. Drugi list do Tesaloniczan, 1:9, tam o tym mówi. Drugi Tesaloniczan, 1:9. Zostaną oni skazani na wieczną zgubę, z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Zostaną skazani na wieczną zgubę. Wieczną zgubę. Tam już będą zawsze. Z dala od obecności Pana i Jego chwały. To jest przestroga też dla nas. Żebyśmy byli świadomi tego, że kiedy nie będziemy żyć tak jak przystoi uczniowi, chrześcijanowi, naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie będziemy żyć łaską, którą dotrzymaliśmy w Panu Jezusie Chrystusie, to możemy zostać skazani na wieczną zgubę. Wiecie, to samo stało się z Sodomą i Gomorą. Oni trafili do miejsca bez Chrystusa, bez Boga. Miejsca oddalonego od Boga, do wiecznego. To jest taki przykład słusznej i wiecznej kary ognia, z której mamy wziąć przykład swojego życia.
Objawienie Jana, 14 rozdział, 31 werset, mówi nam jeszcze o tym, że te cierpienia, o których czytamy, o których mówi Pan Jezus w tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu, one będą trwały wiecznie i bez żadnej przerwy. Objawienie Jana 14:11. Dym męki takich osób wznosić się będzie na wieki. Ci, którzy kłaniają się bestii i jej podobiznie, ci, którzy przyjmują znamie jego imienia, nie zastają wytchnienia za dnia ani w nocy. Te cierpienia, one są nieustanne. Tak jak już powiedziałem, dzisiaj są jakieś przejścia, jakieś próby, jakieś doświadczenia. One są chwilowe, przez które przechodzimy i powracamy do takiego normalnego życia. Ale tam będzie to wiecznie, bez przerwy. Nie będzie przerwy na herbatę, na kawę, na jakąś siłę, tylko po prostu ciągle będziesz tam przebywał w tych męczarniach. Wiecie, kto najwięcej mówi o piekle? Boże Słowie. Pan Jezus. Myślę, że to nie powinno być dla nas zaskoczeniem. Bo Pan Jezus w swoich wypowiedziach zawsze podkreślał to, że mamy dążyć jako ludzie do tego, żeby uniknąć tego miejsca. On przestrzegał wszystkich ludzi przed tym, żeby zrobili wszystko, żeby uniknąć tego miejsca. On nie mówił po to, żeby zastraszyć ludzi. Bo nie o to chodziło Panu Jezusowi w dobrej nowinie, bo to jest dobra nowina. Ale On mówił to po to, żeby oni uniknęli tego miejsca. I wiecie, to tutaj na ziemi, to jest najważniejsze. Podejmujemy decyzję, gdzie spędzimy wieczność. Gdzie nasza dusza spędzi tę wieczność. Tutaj na ziemi, za naszego życia. Kiedy jesteśmy świadomi tego. Kiedy żyjemy pośród naszych sąsiadów, bliźnich, rodziny, znajomych. Tutaj podejmujemy decyzję, gdzie spędzisz wieczność. Wiecie, dla niektórych to jest science fiction, takie tutaj podejmujesz decyzję, gdzie pójdziesz do wieczności, co się będzie działo z tobą po śmierci. Kto tam wie, co się będzie działo po śmierci, jeśli tam do nich nie wrócił? No jak nie wrócił? Pan Jezus zmartwychwstał i mówi nam. Pan Jezus, Bóg na sądzie ostatecznym nie będzie się pytał. Tylko mówi, słyszałeś. Wiecie, bo Boże Słowo mówi nam o tym, że przyjdzie koniec czasów, wtedy, kiedy Ewangelia dotrze do każdego stworzenia. I wtedy już nie będzie tłumaczenia, bo nie słyszałem. Jak nie słyszałeś? Każdy mówił o tym w kościele. No nie w każdym kościele się mówi o piekle oczywiście. Myliście okna? Jeszcze nie. Znaczy nie chodzi mi o to. W ogóle, czy myliście okna? Bo tutaj kiedykolwiek myliście okna, myślę, że myliśmy nieraz te okna. I mam takie pytanie, czy udało wam się kiedyś umyć idealnie okna? Żeby nie było śladu. Nie da się, nie? Ciężko. Słońce zaświeciło już. No właśnie. I wiecie, ja sobie tak zobrazowałem, że dzisiaj wielu ludzi właśnie stara się być takimi osobami, które próbują obmyć się swoją duszę z grzechów. Tak? Tych grzechów, które się do nich przyczepiły. Obmywają się łzami żalu, kiedy zgrzeszą, płaczą, tak? Są pełni smutku. Nacierają się olejkiem dobrych postanowień. Już więcej nie zgrzeszę. Już więcej nie będę upadał. Już więcej nie zrobię tego. Już więcej nie ukradnę. Już więcej nie zapalę papierosa. Nie upiję się. Nie pójdę na dyskotekę. No to są takie olejki, którymi się ciągle polewamy. I ludzie dzisiaj w świecie się polewają takimi olejkami dobrych postanowień. Ale ślad grzechu nadal pozostaje. I powoduje to, że trafiamy po śmierci do miejsca wiecznych udręk, czyli do piekła. Bo naszymi czynami dobrymi nie jesteśmy w stanie się wyczyścić. Tak jak nie jesteśmy w stanie umyć idealnie okiem, tak nie jesteśmy w stanie idealnie oczyścić naszej duszy z naszych grzechów, upadków, z tego całego świństwa, które popełniliśmy w swoim życiu. Nikt z nas nie jest w stanie być tak dobry, żeby oczyścić się z wszelkiego grzechu, który popełnił w swoim życiu. Jakkolwiek on będzie. Grzech to grzech.
I za grzech jest kara, śmierć. Tylko krew Pana Jezusa jest zdolna oczyścić naszą duszę do takiego idealnego stanu. To może osiągnąć tylko Bóg, nie człowiek. Amen? Amen. To tylko może zrobić Bóg, nie człowiek. Krew Jezusa, pamiątka wieczerzy, którą dzisiaj wspominaliśmy, oczyszcza nas do tego stopnia, że przed Bogiem jesteśmy idealni. Że kiedy Bóg na mnie patrzy, to nie patrzy na mnie poprzez pryzmat moich grzechów i tego, jaki byłem i jaki jestem niedoskonały, bo o tym może powiedzieć moja żona, jeszcze jakie mam braki i mój zbór. Ale Pan Jezus, Pan Bóg patrzy na mnie przez pryzmat Chrystusa. Między mną a Bogiem stoi Chrystus. I dzięki temu mogę być idealny w oczach Bożych. Bo krew Jezusa Chrystusa oczyściła moją duszę i jest idealnie czysta. Amen. Bo tylko mógł to mógł zrobić. I wiecie, tak jak powiedziałem, nikt nie będzie mógł zaprzeczyć, że nie słyszał o piekle. Nikt nie będzie mógł zaprzeczyć o tym, że nie słyszał o tym, że dusza jest nieśmiertelna. Biblia jasno o tym mówi. Boże Słowo nie milczy i my jako kaznodzieje, jako pastorzy nie powinniśmy milczeć na ten temat. Nie po to, żeby straszyć, ale dlatego, żeby ostrzegać. Bóg nie mówi o tym Bożym Słowie, żeby nas straszyć, ale Bóg mówi o tym, żeby nas ostrzec. Bóg nie chce nas oszukiwać. Bóg nie oszukuje nikogo. Oszukuje tylko diabeł. Amen. Wiecie, to słowo, to pytanie diabła, które zawsze się pojawia, kiedy przychodzą wątpliwości. A czy na pewno? A czy na pewno Bóg tak powiedział? A czy na pewno Bóg napisał o piekle? O nieśmiertelności duszy? Wiecie, łatwo jest myśleć o tym, że dusza umiera. Że dusza jest śmiertelna. No, odchodzi z tego świata, przychodzi sąd i nie ma duszy. Tak świadkowie Jehowici tak wierzą, że palę wieczny ogień, otchłań i nie ma. Przestaje istnieć dusza. Boże Słowo mówi nam o czymś innym. Dusza istnieje do samego końca. Ona jest wieczna. Jest nieśmiertelna. Bóg mówi o piekle, aby wskazać, gdzie trafi grzesznik. Kiedy nie zawróci ze swojej drogi. Kiedy nie wszedł na tą wyznaczoną, właściwą drogę, którą wyznaczył Pan Jezus Chrystus. Ja dziękuję Panu Bogu za to, że doświadczyliśmy tej łaski. Że przyszedł moment w naszym życiu, że doświadczyliśmy tego dotknięcia Ducha Bożego naszej duszy i nasze serca odpowiedziały tak, przyjęły tą dobrą nowinę. Ale nie możemy o tym zapominać, że są ludzie wokół nas, którzy ciągle żyją w grzechu, którzy ciągle nie są obmyci z tych grzechów, bo ciągle myślą, że sami sobie dadzą radę, że sami swoimi uczynkami dadzą radę się poprawić. Nie dadzą rady się poprawić. Myślę, że każdy z nas może o tym powiedzieć sam. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj na tym miejscu, aby oddać Bogu chwałę za to, że posłał Ducha Świętego do naszego serca, że posłał i poruszył jakieś serce człowieka, który przyszedł i głosił nam Ewangelię, abyśmy mogli dzisiaj wystąpić i powiedzieć, jestem zbawiony. I wiem, że jak dzisiaj bym umarł, to idę do nieba. Bo Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Bo Jezus Chrystus oddał życie za mnie. Za to całe świństwo, które ja popełniłem w swoim życiu. Boże Słowo mówi o piekle. Boże Słowo mówi o tym, że dusza jest nieśmiertelna. I my musimy o tym pamiętać. I musimy cały czas, każdego dnia, w każdym naszym dniu, który mamy z łaski Bożej, przypominać sobie o tym, że mamy trwać w Chrystusie Jezusie. Wiecie, jest ta przypowieść o drzewie winorośli, tak? Krzewie winorośli. I tam Pan Jezus używa 13 razy słowa trwać. W kontekście takim, żebyśmy trwali ciągle z Nim. Żebyśmy mieli tą żywą społeczność z Nim. Tą żywą relację. Kiedy winorośl wydaje owoce? Kiedy jest zakorzeniona głęboko w ziemi, tak? Kiedy ma tą żywą, pobiera te żywe soki z korzeni. I również my, jako chrześcijanie, powinniśmy trwać w Chrystusie nieustannie, każdego dnia. I pamiętać o tym,
że z łaski zostaliśmy zbawieni. Że to jest wielki Boży dar. Żadna nasza zasługa. A jeżeli zdarzy się nam, że upadniemy, a upadniemy, a jeszcze nie raz w swoim życiu będziemy mieli chwilę zwątpienia, chwilę, kiedy przyjdą różnego rodzaju trudności, to wiemy, co mamy zrobić? Mamy orędownika. Mamy orędownika Jezusa Chrystusa, do którego mamy przyjść i wyznać nasze grzechy. Jeżeli przyznajemy się naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. I przebaczy nam grzechy i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy